Earthcore started life as a multiplayer version of Rock, Paper, Scissors. Czyli mamy trzy rodzaje kart, które w bardzo prosty sposób decydują o tym, która z nich jest mocniejsza. As we were adding more features, the game evolved and suddenly and somewhat unexpectedly, the game became this fantasy epic CCG. We wanted the game to be depth, so we wanted to satisfy some hardcore players that was coming from some, you know, hardcore TCGs or RPGs. But at the same time, we thought that it would be cool if we actually used this opportunity to introduce a whole bunch of new people into the genre. Bardzo zależało nam, żeby w grze wprowadzić duży nacisk na wybory, na nieoczywiste wybory, żeby gracz mógł się popisać intuicją i strategią i taktyką na bieżąco. Like Sid Meier said, a game should be a series of interesting choices, and that's what you want to give the players, interesting choices. Każda z tych kart to jest składnik, który dopiero w zestawie dwóch, trzech kart nam zadziała, ale nie tylko w jednym układzie, tylko w każdym układzie lekko inaczej. So these elemental battles add some very substantial skill-based element to the game. Jeżeli mamy kartę, która pozwala zielonemu żywiołowi zaatakować mocniej, jeżeli mamy kartę, która potrafi zmieniać wszystkie kolory właśnie w ten żywioł zielony, jeżeli mamy kartę, która podwaja wszystkie rany, które zadajemy, te karty w zestawieniu tworzą po prostu efekt lawiny. Na tym nam zależało, żeby gracz miał w każdej rozgrywce 2-3 momenty, kiedy to, co składał przez kilka tur, uruchamia się, jakiś potężny kombos i następuje taki efekt lawiny, że jest wtedy satysfakcja z gry. Having a game which is both depth and accessible is often very, very difficult to achieve, if not impossible. But we've came up with an idea that instead of mana, health points, shields, attack, defense points, as it is in all the other, you know, regular CCGs, we'll introduce just one number, and that's a risk. So it works in a game in the way that the more powerful card you have, the bigger the risk. Połączyliśmy utracone punkty życia właśnie z tym, jakiej jakości ta karta jest. Czyli gracz teraz sam decyduje, czy po pierwsze do talii wkłada karty drogie, czy tańszą kartę, która może jest gorsza, natomiast jej utrata, jej porażka, to są utracone 2-3 punkty życia i w zasadzie można grać dalej. Risk forces you to make really deep choices, because you can use those cards, you can play those cards with high risk value, and those are very, very useful. Their utility is very high, but if you lose that card on the battlefield, then you will take a lot of damage. So there's always, it's both the name of the mechanic, and there's actual risk involved if your goal is to win.